Kochani, witam znów was bardzo serdecznie. Teraz są z nami publicyści, Eliza Michalik. A nawet publicystki, dzień dobry. A nawet publicystki, właśnie miałem to powiedzieć, żeby była jasność, prawda? I Przemek Szubartowicz, witam was bardzo serdecznie. Mamy piękną pogodę, ale nie o pogodzie będziemy rozmawiać, a o rzeczy absolutnie poważnej. Napisałaś bodajże wczoraj chyba na swoim Facebooku, pozwolisz, że zacznę od siebie, Elizo, że nieważne, kto organizuje marsz, czy to stowarzyszenie, partia, ale ważne, że ten, kto organizuje, zaprasza wszystkich, ponieważ władza pisowska nie patrzy na emblematy, na przynależność, po prostu zagarnia wolność i dlatego tutaj dzisiaj trzeba być. Jak twój wpis, z jaką reakcją się spotkał? No, wpis się spotkał z entuzjastyczną reakcją, która mnie zaskoczyła, ale ja po prostu tak myślę. Myślę, że jest taka narracja pisowska, która mówi, i niestety część mediów, część komentatorów podchwytuje tę narrację, która mówi, patrzmy, kto za tym stoi, patrzmy, kto to robi. Nieważna jest idea, nieważny jest szczytny cel, nieważna jest obrona wolności. Sprawdźmy jego dziadka, jego żonę, jego kochankę, jego przodków. Ja w ogóle się z tego wypisuję. Mnie nie obchodzi, kto robi Marsz Wolności, jeśli jest to przyzwoita, dobra organizacja, partia, ruch, grupa obywateli. Każdy mógł to zrobić. Akurat tak się stało, zrobiła Platforma Obywatelska. Gdyby zrobiła Nowoczesna, gdyby zrobił KOT lub ktokolwiek inny, gdyby zrobiła, nie wiem, Superstacja czy Polsat, też bym przyszła. To nie ma znaczenia. Prawda jest taka, że jest zagrożona wolność. Nie mamy niezależnej prokuratury, policji, sądów już w tej chwili. Minister Ziobro jest dyrektorem sądów. Mamy powszechną inwigilację i uważam, że przyszedł ten moment, że za chwilę zaczniemy odczuwać skutki ograniczenia swobód obywatelskich. Jak nie teraz, to kiedy? Jak nie my, to kto? Po prostu, kiedy jest zagrożona wolność, trzeba protestować, bo wolność jest najważniejsza i nie należy wchodzić w tę narrację, nie należy się dać zagonić do kąta. No właśnie, Przemku, pytanie do ciebie. Niektórzy uznaliby tego typu argumentację, z którą ja się akurat zgadzam, którą przedstawiła Eliza, za histeryczną. Nie, no reakcja nie jest histeryczna, dlatego że cała warstwa protestu dzisiaj i właściwie zawsze powinna zaczynać się od protestu symbolicznego, czyli pokazywania swojego sprzeciwu, swojego zdania, tego w jaki sposób myślimy o rzeczywistości, o polityce. Nie wiadomo do czego doprowadzi tak naprawdę realnie władza PiS, chociaż oczywiście możemy podejrzewać i widzimy już niektóre skutki tych działań, ale jeśli chodzi o przeobrażenia społeczne i o to w jaki sposób funkcjonuje państwo, no to zaczyna się od decyzji politycznych, ale także zaczyna się od sprzeciwu, od tego w jaki sposób ludzie zareagują, że władza będzie widziała, że nie jest osamotniona w sensie kontrapunktu wobec swoich działań. No i moim zdaniem taki marsz, który oczywiście pokazuje władzy, że sporo osób protestuje, że ma coś do powiedzenia przeciwko, no jest wyrazem symbolicznego protestu. W kwestii tej, czy publicyści, czy ludzie związani niekoniecznie z polityką mogą się przyłączać, brać udział w takim marszu. Oczywiście w czasach standardowych takie pytania byłyby zasadne. Moim zdaniem, i to zawsze podkreślam, czasy są niestandardowe. W tym sensie publicysta, który nie jest dziennikarzem informacyjnym, tylko ma pewne poglądy, mówi o państwie, mówi o pewnych ważnych kwestiach, ma prawo się wypowiedzieć także w sytuacji takiej jak dziś. To znaczy, jeżeli tu siedzimy, jesteśmy, nawet namawiamy ludzi, żeby przyszli i wyrażali swój sprzeciw, wynika to moim zdaniem z tego, że po prostu także jesteśmy obywatelami. To znaczy, mamy coś do powiedzenia. Są dziennikarze, którzy uważają, że to jest nie w porządku, że to jest coś nie tak, że tu jest coś nie tak, jak być powinno. Otóż nie tak, jak być powinno, jest coś innego. To znaczy, władza zachowuje się nie tak, jak powinna i obowiązuje także publicystów, którzy myślą, mają swoje poglądy, swoje zdanie, oceniają rzeczywistość, a przede wszystkim kształtują także i wpływają na kształt opinii społecznej, powinien być jakiś głos, coś w rodzaju zaangażowania. I to właśnie jest główny powód tego. Jedną rzecz bym dorzuciła. Wczoraj pojawiły się informacje w mediach, że policja przychodzi do domów ludzi, którzy protestowali pod Sejmem 16 grudnia i zostali spisani. I policja doprowadza tych ludzi do komend właśnie policji. To jest forma zastraszania. Ludzie, którzy pamiętają PRL, zwracają uwagę, że taka forma profilaktyki antywolnościowej, antyprotestowej była w PRL-u. I tyle. I takie są fakty. I przeciwko temu należy protestować, bo kiedy wolność już zostanie całkowicie ograniczona, będzie za późno. Trzeba widzieć pewne rzeczy w trakcie, kiedy one się dzieją.
i przewidywać konsekwencje. Ja bardzo zachęcam wszystkich Państwa, żeby Państwo uczestniczyli w marszu w obronie wolności, bo to też warto powiedzieć, że to jest marsz w obronie wolności. To nie jest marsz przeciwko komuś, tylko marsz w obronie wolności. Przyjdą ludzie, którzy chcą pokazać, że wolność jest ważna. Jest to też marsz agitacyjny. Słuchajcie, jeszcze krótkie pytanie, bo pytałem polityków, będę pytał też młodych ludzi, czym dla Was jest wolność? Gdybyście mieli w jednym z dwóch zdaniach powiedzieć, czym dla Was jest wolność dzisiaj, na początku XXI wieku? No dla mnie odpowiedź jest prosta. Wolność to jest pozwolenie każdemu człowiekowi, żeby żył, kochał, pracował, był szczęśliwy, dążył do szczęścia w sposób, który on uważa za właściwy. Nie politycy, nie księża, nie ktokolwiek, on. Wyłącznie w ramach prawa wspólnego dla wszystkich obywateli, prawa, które respektuje wartości uznawane przez nas wszystkich, także w Unii Europejskiej. Państwo jest od tego, żeby zapewnić ramy prawne funkcjonowania, powinny być demokratyczne i respektować podstawowe zasady człowieczeństwa, prawa wyboru i tak dalej. Wolność dla mnie to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność nie tylko w sensie takim, że czyniąc coś, odpowiadam za swoje czyny, także w ramach pewnej struktury, ale także odpowiedzialność za to, żeby bronić pewnych istotnych wartości. Dlatego, że wolność to wartości. To jest jedna z głównych, podstawowych wartości. Obok, no, można by powiedzieć, równości czy braterstwa, które są dyskusyjne i dyskutowane, bo nie zawsze tę równość można osiągnąć, szczególnie braterstwo między ludźmi, ale akurat wolność to jest coś niezwykle istotnego dla człowieka. To jest coś, co powoduje, że wewnętrznie czuje się w jakiś sposób spójny, ale także ma prawo i czuje, że ma prawo i może funkcjonować w ramach przestrzeni społecznej tak, jak chce. Jeśli przekroczy jakieś normy, oczywiście za to odpowiada. W tym sensie to jest odpowiedzialność. Natomiast kiedy władza zabiera wolność albo symbolicznie nawet sugeruje, że może tę wolność ograniczać, wtedy zaczynają się poważne kłopoty i wiemy z historii, do czego to prowadzi. Dlatego powinniśmy w każdej sytuacji zagrożenia wolności, nawet jeśli nie ma na razie takich sytuacji skrajnych, jak na przykład w stanie wojennym, czy w sytuacjach politycznie bardzo radykalnych, powinniśmy już widzieć pierwsze zagrożenia. I w tym sensie wolność to odpowiedzialność. Także za to, żeby brać udział, żeby mówić, żeby nie bać się własnych poglądów. Tak jak nie ma wolności bez solidarności, nie ma wolności bez odpowiedzialności. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, dziękuję za komentarz. Powoli, tak, Plac Bankowy, za chwilę prawdopodobnie, o jest, tam są już setki, mam nadzieję, że będą tysiące ludzi, którzy kochają wolność, nie pozwolą sobie jej odebrać.